Znają się od piaskownicy, ale zakochali się w sobie dopiero parę lat później na dyskotece. Zresztą dyskotekowe życie nie jest im obce. O tym, jak żyć w cieniu męża, jak poradzić sobie z kochliwymi fankami i jak od 28 lat być szczęśliwym małżeństwem. O tym wszystkim opowiedzą mi Dorota i Radek Liszewscy. Dorota, Radek, tak się cieszę, że jesteście. Ja uwielbiam gości u siebie pary, bo mam wrażenie, że to są wtedy bardzo ciekawe i emocjonujące rozmowy. Bo jednak kobiety pewne sytuacje pamiętają zupełnie inaczej niż mężczyźni. Ciekawa jestem, czy u was też tak będzie. Słuchajcie, mogę zaryzykować stwierdzenie, że wy się znacie od dziecka? Tak, jak najbardziej. Ja Dorotkę poznałem, jak miałam 17 lat, także... No to pierwsza dziewczyna od piaskownicy, no to od dziecka, tak, dokładnie. No właśnie, słuchajcie, znaliście się troszkę przelotnie, ale wszystko zaiskrzyło podczas imprezy, podczas dyskoteki. Augustów to chyba jest miejsce, tak, pod Augustowem, miejsce, dokładnie. Które dobrze skąd się ty masz takie info, dziewczyno? Że nawet w Mazur... to ja ci powiem więcej, to była dyskoteka w Mazurkach. Taka słynna na region, że wszyscy tam zjeżdżali, wiesz. I ja kiedyś pojechałem z kumplami, kiedyś, no w owej nocy, ja pojechałem z kolegami. Dorotka przyjechała z siostrą wtedy, tak, bodajże? Z siostry chłopakiem jeszcze też, nie? Żeście przyjechali. I tak na siebie natrafiliśmy, tak w ogóle, tak jak trochę jak w kinie, tak przypadkiem, wiesz. Pach, żeśmy się zderzyli. O, siema, siema, cześć, cześć, co robisz? A Dorota mówi do mnie tak, wiesz co, no wiem, z kim się będę przez całą noc dzisiaj bawiła. No i tak... I co, wybrałaś jego? Ale w wywiadach Radek mówił o tym, że na tej dyskotece już poczuł, że ty jesteś tą jedną, jedyną. Taki amorek. Ale czy ty to poczułaś? Tak? Też. Czyli w ogóle jednocześnie? My tak naprawdę przytańczyliśmy tą całą noc i tak tam się fajnie tańczyło, że nawet w przerwie, gdy muzyka, nie wiem, jakaś na chwilę muzyka nam umykała, no tej muzyki nie było, to my i tak tańczyliśmy i tak ta noc nam, ten wieczór, noc, no w sumie noc, tak, wieczór z nocą, zleciał tak szybko, że na zajutrz żeśmy się umówili, tak, i umówiliśmy się na spotkanie w jakimś tam pubie u nas, w Sejnach, i się spotkaliśmy, tacy trochę... Ja tu byłem ogromnie podekscytowany, czego nigdy nie powiedziałem, Drocie. No to jaki brzuch. Też miałaś? No. Wow. I wiesz, my się umówiamy na te spotkanie, żeśmy się umówili, ale to no, jakoś tak jeszcze po tej nocy, po tym wieczorze tanecznym, tak? Tak, byliśmy tacy speszeni trochę sobą. Ale pierwsze spotkanie, drugie i jakoś to tak wszystko ten poleciało. A ja jeszcze na domiar czego miałem wtedy taki motocykl marki CZ. I byłem zapalony od dziecka, byłem zapalony motocyklistą, a Dorota, ty chyba wtedy w ogóle nawet nie jechałaś, nie jeździłaś motocyklem nigdy. Nie, nie. No ja oczywiście wziąłem Dorotę na przejażdżkę, mówię, chodź zobaczysz, jaka to frajda. I tak żeśmy zaczęli wspólnie jeździć. Tym motocyklem pod jej oknem wyprawiałeś cuda. No wiesz co, no trochę może mi głupio z tego powodu, zresztą czego ma być głupio? No, no właśnie. Wiesz, no wiek młodości ma swoje prawa i ten wiek w ogóle ma swoje prawa, jak za 17-latek. No oczywiście, jak jechałem nawet gdzieś po zakupy, czy gdziekolwiek, nie mama tak, mnie o cokolwiek poprosiła, bloku, tak to ja zawsze ta droga dziwnym trafem prowadziła koło Doroty bloku. No tak musiałam tam wtedy przejechać. Ale ona wyglądała przez okienko, właśnie, to jest właśnie dziwniejsze. Słyszała i sobie myślała. Toż nie mieliśmy wtedy komórek, nie mieliśmy gdzieś tam jakiegoś takiego kontaktu, nie było FaceTime'a, czegokolwiek. Tak. I zawsze tak się trafiło, że Dorotka stała w oknie. No i gdzieś mnie przypadkiem widziała. No to jest, wiesz, dziwne, nie? I kręcił cię ten chłopak na motorze, co? No dobrze, ale czy w tamtych czasach miałeś dużą konkurencję? Czy ty ogólnie byłeś takim facetem, za którym dziewczyny biegały? No dzisiaj się dowiedziałem, że nie. Dzisiaj od produkcji się dowiedziałem, że nie, że jestem, byłem taki, że teraz lepiej wyglądam. Dobra, Dorota, ja już nic nie mówię teraz. Dorotka, jak to było? Jakieś koleżanki się w nim kochały, a ty zdobyłaś jego serce? Wiesz co? Wydaje mi się, że raczej tak. Bo taki amancik. Amancik, jak amancik? No trochę mi na takiego wygląda, że to taki się zaczęło. Czaruś? Nie, nie. Czaruś nie, ale taki, wiesz... Lubił dziewczyny. Nie i może, robił wrażenie. Ale ja byłem i jestem taki, no zresztą nasz związek o tym świadczy, że jesteśmy ze sobą 27 lat już po ślubie i znaliśmy się 3 lata przed jeszcze. I ja jestem taki stały w uczuciach. Jak się zakochałem w Dorocie, to już nie widziałem żadnych innych dziewczyn. Naprawdę, no ciężko w to uwierzyć. Może, bo to jak facet, no z kwiatka na kwiatek, a nie, ja taki nie jestem. Nie miałem takiego charakteru, jestem taki... że tak powiem, monofoniczny w tej kwestii. Radek, po prostu tyle lat z jedną kobietą, pracując w takiej branży, w której ty pracujesz lata całe,
To jest, mam wrażenie, słuchajcie, wyjątek. Jesteście taką parą, którą warto naśladować. Ale co, naprawdę nie ma nikogo więcej? Tylko my? Nie. Radek, na palcach jednej ręki byś policzył ludzi, którzy są, funkcjonując w show biznesie ze sobą 28 lat. No to jest w ogóle ale wiesz, piękna to, historia. Wydaje mi się, to też kwestia takiego dopracowania, wiesz, związku. U nas na przykład bardzo dużo rozmawialiśmy ze sobą, nie? Mhm. Przegadaliśmy czasami, wiesz, gdzieś Radek wyjeżdżał dzień, dwa, trzy i telefon, potem już... No dobrze, tak. Ale jak ty sobie radzisz, powiedz mi, Dorotko, z tą jego popularnością, z tymi po prostu fankami, które sikają za nim, wiesz, posilę to, się o takie stwierdzenie? To też nie przyszło tak od razu. To tak, wiesz, Radek już grał od młodych lat, gdzieś tam zawsze koncertował, tak, wiesz, była jakaś jedna dyskoteka, druga dyskoteka. Mhm. Ja też często z Radkiem też jeździłam. Także, wiesz, to tak przyzwyczaiłam się do tego. A potem jak huknęło, to... No, no właśnie. W tym roku huknęło. Co było, jak huknęło? Czy, ciekawa jestem, czy ten wybuch popularności Radka w jakiś sposób przełożył się na wasz związek? Myślę, że nie, co? Nie. Nie, to się przełożyło... Było lepiej, bo nagle pojawiło się dużo kasy. Nie, wiesz, czy było gorzej, bo nagle pojawiło się ogromne zajętości twoje, ale masa dziewczyn? I ty teraz tak naprawdę i zaodpowiedziałeś na to pytanie, bo tak, na pewno mogę to szczerze na to odpowiedzieć. Ja czego najbardziej żałuję w tym wszystkim? To tak naprawdę jednej rzeczy, bo dzieciaki mi porosły tak naprawdę przy Dorocie, bo Dorotka musiała spełnić rolę ojca, mamy, taty i po prostu dbać o dom, bo ja potrafiłem być 250 dni poza domem w ciągu roku. Po tym całym boomie takim na piosenkę Ona tańczy dla mnie. I to jest jedyna rzecz, która jak tak naprawdę to trochę wyhamowało, to ja już teraz widzę, że nasze chłopy są już dorosłe, tak? A ja czasem chciałbym wziąć tego malucha, jednego tato czy coś na kolano, pójść z nim pograć w playa po prostu w jakieś FIFA i tego mi brakuje. Za późno! Ale wracając do naszego związku, to tak jak Dorotka powiedziała, wiesz co, no, dużo wyjazdów było, dużo rozłąki, ale też i dużo więcej tęsknoty za sobą. Także to nie wiem, czy to wpłynęło pozytywnie. Radek, czy, a te pokusy naokoło? Jakie pokusy? Jak ja różaniec, kapciuszki i spać po koncercie dziewczyny. No o czym ty do mnie mówisz? Jakie pokusy? No nie wiem, pytam cię, wiesz, o szalone życie rock'n'rollowca, czy je wiodłeś? Ale słuchaj, przepraszam cię bardzo, jestem disco polowcem, a ty mówisz o rock'n'rollu. No to nas nie dotyczy. Dorotko, miałeś taki moment, że już cię wkurzyło to, że musiałaś sobie po prostu z tyloma rzeczami radzić. Prowadzenie domu, dzieciaki i po prostu go ciągle nie ma. Miałaś taki moment, że tupnęłaś na go, powiedziałaś, Radek, fajnie pośpiewałeś, wracaj do domu. Ale ja na to sposób znalazłam, bardzo dobry. Chłopacy w piątek po szkole, w samochodzie ze mną i jechaliśmy do Radka. Wracaliśmy w niedzielę. Czyli te weekendy i koncerty też? To nie było tak, wiesz, że co tydzień, nie? Mhm. To było raz na jakiś czas, ale także... No ja grałem co tydzień, tylko chodzi o to, że Dorota... Zaskakiwałaś go tymi pojawieniami się? Znaczy, często wiedział. Wiedział. A było tak, że nie wiedział? I Dorotka brała notesik, tak, grzeczny. Grzeczny. No właśnie. Pytam, czy to taka trochę twoja forma sprawdzenia nie, nie, go? Nie. To bardziej chodziło mi o kontakt, żeby chłopcy nasi jakieś tak. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be some... Słuchaj, czyli ty miałaś w ogóle ogromną taką... pewność w tym związku. On ci dawał takie poczucie bezpieczeństwa i totalnej miłości, że nie miałaś takich obaw żadnych? Nie miałam nigdy jakichś tam podstaw do jakiejś... Nie, nic takiego się nie działo. Niesamowita, ty jesteś, Dorota. Fajne. Ale to chyba dzięki Radkowi. No dobra, wracając do dzieciaków, bo wy tak się spotykaliście i nagle łup, wiadomość o ciąży. I co wtedy? I żeśmy tak jeździli na te jabłka motocyklem i żeśmy wyjeździli. Żeśmy się śmieli zawsze, że jeździmy. Kiedyś żeśmy się wybrali, nie wiem, co to był, lipiec? Czy jakoś tak? Nie, wcześniej, w czerwiec. Ale ciepło już było, żeśmy mogli motocyklem jeździć. Nagadaliśmy w domu, że jedziemy na jabłka. Trochę nam się pomyliły miesiące. I
jabłuszko w brzuchu się potem znalazło. Tak, tak. Jakimś nie, byliśmy studem. Tak zakochani z Dorotą, nawet dzisiaj żeśmy o tym gadali, że wiedząc, że jedziemy do ciebie do programu, że będzie o tym rozmowa i tak naprawdę to ty mi powiedziałaś mądre słowa, że po prostu to się wydarzyło, bo i tak by się to zdarzyło. To tylko przyspieszyło trochę o chwilę. My byliśmy tak szaleńczo zakochani, byliśmy, jesteśmy i byliśmy w tamtym czasie, że to ja wiedziałam, że spotkałam swoją żonę i dziewczynę, żonę, kochankę i kogo jeszcze, nie wiem. Przyjaciółkę? Przyjaciółkę też. My często rozmawiamy o wielu rzeczach takich zupełnie poważnych i ja nie mam stresu, by się Dorocie zwierzyć, że gdzieś, nie wiem, ktoś mnie gdzieś chwycił za ten... Rozmawiam o takich sprawach. Nie to, bo wiem, że nie robię w tym momencie Dorocie przykrości, tylko my po prostu jesteśmy jak starzy kumple. Nie tylko, że jesteśmy małżeństwem. I to może też jest w pewien sposób gdzieś tam sukces tego i ta tajemnica, że jesteśmy tak długo ze sobą i będziemy na zawsze, bo zresztą kiedyś żeśmy sobie to przysięgli, tak. Tylko my wiemy gdzie i w jaki sposób, ale i nie powiemy o tym. Nawet. Właśnie myślałam, że chcesz zapytać, ale nie, najpiękniejszy moment. To mieliśmy takich kilkadziesiąt nawet, wiesz. Ty jesteś, Radek, romantykiem? Myślę, że tak, gdybym nie był, to bym nie pisał takich piosenek o miłości. Ona tańczyła dla ciebie? Przez całe życie. Tak. W ogóle to jest tak, że Dorota i wasza miłość jest inspiracją dla ciebie? Na pewno też, no bo przecież jeżeli piszę piosenkę jakąś sprośną, bo wymaga, to nie znaczy, że tak robię, tak samo jak autor kryminałów pisze. Nie zabija ludzi, ale też byłoby to nieprawdą, gdybym nie powiedział, że w każdej piosence jest cząstka mniej. Gdzieś to, co mam w domu, tą szczęśliwą rodzinę, poukładany dom, poukładane życie. Że tak powiem, człowiek jest szczęśliwy, no to jeżeli ma dobrą energię w domu, to i przenosisz tą energię na muzykę, na wszystko, co cię otacza. Bo ja zawsze powtarzam, że człowiek kreuje swoją rzeczywistość sam i tak naprawdę jak masz fajne myśli, pozytywne, emanujesz dobrym, pozytywną energią, to cię fajne rzeczy spotykają. Tak też jest piosenka. To jest prawda, słuchajcie, Radek jest zawsze po prostu pozytywnie zakręconą osobą i z nim jest super miło za każdym razem się spotkać i porozmawiać, więc tutaj nie ściemnia nam. Słuchajcie, ale w momencie, kiedy okazało się, że w dosyć młodym wieku ty jesteś w ciąży, że ciekawa jestem, jak było z tą decyzją o ślubie. Czy to była absolutnie wasza decyzja, czy trochę rodzice stwierdzili, że moi drodzy, wypadałoby? Nie. My tak czy tak to planowaliśmy jakieś tam wspólne życie. To po prostu tylko przyspieszyło ten moment. Przyspieszyło, ale też no, wiadomo, że też trochę i nasi rodzice. Dorotka jest w ciąży, ja jestem jeszcze, że tak powiem, ślubnie niepełnoletni. Mhm. Trzeba to było jakoś załatwić, wiadomo, przez sąd. I rodzice ogromnie szczęśliwi. Moja mama była przeogromnie szczęśliwa, że zostanie babcią. I tata Doroty. Naprawdę był szczęśliwy? Tak naprawdę ja wam... Naprawdę? Czy zamijają rodzice? No naprawdę. Nie. Pierwsze, co ty się dowiedział, tak? Jak to było? Powiedzieliśmy... Ty powiedziałaś mamie. Nie, to było tak. Poszłam zrobić sobie, wiesz, badania do lekarza, tak? Nie zdążyłam dojść do domu, jak już moja mama wiedziała. A tylko dlatego, że mieszkaliśmy w Sejnach. Okej, okay, mała miejscowość. I każdy każdego zna. Czyli doktor zamiast do pani w ciąży zadzwonił do mamy pani. To znaczy może nie tak, nie. Ciocia Doroty pracuje w służbie zdrowia, pracowała. Okay. Moja teściowa też jest gdzieś tam z tym związana, także to jakby takie koleżanki. Dorota sama nie widziała, może wynikła, jak już wiedziała o tym teściowa. Zostałam wyręczona. Czyli tam się nic nie ukryje. Nic się nie ukryje. No i tata twój się cieszył, wziął mnie trochę na rozmowę też, no przyznam się, no wziął mnie. I co? No nie będę tu się wyrażał, jak mnie zapytał, że się nie umiało. Domyślamy się, o czym pytał, o czym rozmawialiśmy. Głupio mi się zrobiło, głupio, no bo w ogóle byłem taki wystraszony, no tak, no co to teść powie, jak to ten... Ale po chwili puścił do mnie oko i wiedziałam, że jest tak, jak powinno być, bo tak naprawdę dobrze się z tatą Doroty, z moim teściem dogadujemy. A czy ty go zapytałeś o to, czy możesz wziąć jego córkę za żonę? To już później oficjalnie, żeśmy się mówili z rodzicami na takie spotkanie. Mhm. Ja przyjechałam z kwiatami, z pierścionkiem zaręczynowym. Boże, jak cudownie, cały czas nosisz, pasuje. No, akurat nie cały czas, ale... Ale dzisiaj jest. Dobrze, w ważnych momentach. No i pamiętam, przyjechaliśmy do Doroty, moi rodzice. Mój tata był taki wystraszony, taki w sensie bo się stresował. Mamy mojej nie znał. Nie znał mamy Doroty. A też jest cudowna kobieta, w ogóle taka życiowa, do pogadania i tam w ciągu 5-10 minut gdzieś ten perpani to znika i się czujemy wtedy, jakbyśmy się znali przez całe życie. Taka jest moja teściowa, taka otwarta, fajna kobitka, no po prostu tak. I pamiętam, że nasi rodzice zdrowo pomalowali wtedy, tak. No. Z tej
tej radości. Z tej radości, no z tej radości. Ale powiedz mi, bo wynika z tego, że te zaręczyny były takie bardzo oficjalne, tak, z rodzicami. Tak, tak. No z rodzicami tylko, ja, tak, Dorotka tylko. I nasi rodzice. Czyli tak mało romantycznie. Dlaczego? Czy romantycznie? No, ciężko powiedzieć, nie wiem, no, no jak było. Ej. Nie, w każdym razie był wieczór. W każdym razie, tak, w każdym bądź razie był wieczór. Była dobra impreza. Była dobra impreza, żeśmy tą część oficjalną, ja poprosiłem o rękę rodziców Dorotki i przywiozłem kwiaty teściowej. Dla teścia wziąłem takie piwo duże, no bo tak wypadało. To i jakoś trzeba było się wkupić jakoś. No trochę tak. Trochę tak. Ale ja mówię szczerze, że ja z teściem się polubiłem od pierwszego czy drugiego dnia. Teść, tata Doroty mnie zaakceptował i żeśmy tam zawsze dobrze rozmawiali. Powiedzcie mi, kiedy braliście ślub, ty byłaś w szóstym miesiącu w szóstym. Ciąży, ale tego w ogóle nie było po tobie widać. Nie, nie, nie. Ten, kto nie wiedział, to nie... Po nie zorientowaliśmy. Nie, nie, nie. A to nagle jest. Czyli zaskoczyliście wszystkich. A powiedzieliście podczas wesela, ogłosiliście radosną nowinę, czy nie? Nie. Nie, że ale tak szczerze powiedz sama, no to no, raczej wszyscy wiedzieli. Wiedzieli, no, tylko wiedzieli, że nie mówili. No, raczej, no. Nasza rodzina mieszka... No tak, ja byłem jeszcze niepełnoletni i ten nagle tutaj ślub, no skąd, dlaczego? No to wiadomo, że jeżeli nawet ktoś oficjalnie nie wiedział, ty tak się domyślali, no dlaczego? No 19 lat miałeś, ale to wiesz, w sensie... przez sąd musieliśmy to wszystko, wiesz, robić, no tak, nie? No to, ale to... Ty miałeś 19 lat, a ty, Dorotko, ile? 20. 20, okej. Okay. A żeby wziąć ślub, musieliście mieć? Ja 20, Radek musiał mieć... Ja miałem 21, musiałam mieć. No, to troszkę ci brakło. Oj, ale wiesz co, ja ci powiem tak, ale wiesz, teraz ze swoimi chłopami idę na piwo. Wyobraź sobie, że wszyscy mówią, czy to bracia. Radek, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Macie takie duże dzieci. Tak, tak. No nasz Norbert ma 27 lat, a Kuba 21. I wiesz co, i my tak się cały czas śmiejemy z tego, że my mamy drugą kawalerkę. Naprawdę, tak. Uwierz mi, siedzimy w domu, no co tak, robimy? Bo wy jesteście bardzo młodzi, a macie dorosłe, dorosłe dzieci. Dorosłe dzieci. W ogóle nie mamy teraz obowiązków związanych jakby... No, no mamy oczywiście, bo jesteśmy rodzicami, ale nie to, że musimy martwić się o nianie, o to wszystko, wiesz, tak. O co. I my tak sobie nieraz siedzimy w domu i mówimy tak, co robimy, jedziemy do Zakopanego? No dobra. I wiesz, ciach, pach, nie wiem, 15, 20 minut, 30, godzina, jesteśmy opakowani. Czyli i wyruszamy. Może teraz po prostu macie czas na zrobienie tych wszystkich rzeczy, których nie mogliście robić w młodości, no bo jednak dzieciaki trochę powodują, że to życie jest bardziej w miejscu stacjonarne, dużo obowiązków. No trochę tak, trochę a tak. A teraz macie wolność. Mamy kawalerkę, prawda? Zrobicie. Piąteczka. O. Może chłopaki jeszcze będą mieli rodzeństwo? Nie, nie wiem, nie wybieracie się na jakieś jabłka. Dziękujemy. Ale z motoru nie zrezygnowałeś. Absolutnie, mam dwa. Jeździmy motocyklem do dzisiaj i będziemy jeździli dopóki nam, wiesz, damy radę. Po prostu usiąść. Ranek wstaje. Niewinna zabawa staje się wartością. Dbamy z radością. Duzi czy mali, uczmy się od siebie. Dbamy z doświadczeniem. Nadchodzi niespodziewane. Koło się zamyka. Wszystko jest powiązane. Jesteśmy jednością. Dbamy o to, co ważne. GUM. Proud to care. Powiedzcie mi, czy wy pamiętacie w ogóle, jak wtedy, bardzo dawno temu, przygotowywaliście ten ślub? Jak to się robiło wtedy? Powiedzcie mi. Kiedyś, wiesz co, znaczy u nas przynajmniej w Sejnach nie było jakichś tam restauracji, hoteli czy coś w tym stylu. No nie było takich sal bankietowych. Każdy robił to w swoim, wiesz, zakresie. W swoim zakresie, tak. I jak wy to zrobiliście? Wynajęliśmy salę. Wynajęliśmy salę, ale oczywiście taką halę, którą żeśmy później aranżowali sami. No. Tak naprawdę przygotowanie sali zajęło nam około 2 tygodni wcześniej. No bo tak naprawdę... Ale co robiliście w tej sali? A ustroiliśmy ją, przygotowywaliśmy tą całą salę. To nie było tak, że my pojechaliśmy na gotowe, wszystko było przygotowane. I wiesz, czyli wynajmujecie pustą zupełnie salę. Tak, pustą zupełnie salę. I wy ogarniacie co? Stoły, krzesła? Wszystko. 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 Ale wiesz, jak to fajnie zbliża ludzi, jak rodzina się zbliżyła? To jest niesamowite. Te... Krzesła, stoły, obrusy, kwiaty, wszystko. Wazony, wszystko. Dekoracje. Wszystko, dziewczyno, wszystko. I tak oświetlenie, torty, jedzenie, nagłośnienie, no, scena. Wszystko. No nie, no to nie, no to po prostu, wiesz, no, no to i do dzisiaj, no, pan młody raczej musi sobie kapelę grającą załatwić, to nie ma no, tak. No ale ogólnie chodzi. Ale o... ogólnie, że to, no my z całą tą salą musieliśmy walczyć sami, ale to jest przepiękne.
No bo teraz tak, rodzina dostaje zaproszenie, jak mówimy o ślubach, tak? Mhm. Rodzina dostaje zaproszenie, dostajesz zaproszenie na wesel tego i tego, taka i taka data na tą godzinę, no i się stawiasz gdzieś tam w kościele, tak, czy w urzędzie stanu cywilnego i jedziesz później na salę nic, i tak naprawdę posiedzisz kilka godzin, się pobawisz, potańczysz i tyle z tą rodziną się widzisz, bo gdzieś tam przy stole z tym pogadasz. A to jest ogromnym taką zaletą przygotowywanie tej sali, że rodzina w tym wszystkim pomaga. Uczestniczy, wiesz, wspólnie. Często, no bo przecież sam jej nie przywieziesz wielu rzeczy, no to tak na przykład do brata, co robisz, a pomógłbyś mi to, to znowu wujek Doroty, dobra, to ja wezmę to, przywiozę to tu. I każdy wieczór jest taki niezwykle towarzyski, w sensie te całe strojenie, to tak zbliża, jest taka atmosfera cudowna przed tym weselem. No przecież za naszych czasów, w 95 roku braliśmy ślub, no to też nie było tak, że zamawialiśmy catering. No wynajęliśmy sobie kucharkę, która o wszystko zadbała, od, nie wiem, od przystawki po jakieś naprawdę dania takie mega, które była jakoś tam wykwalifikowaną, no może tak powiem. Co to są dania mega? No co, nie wiem, no pytaj Dorotę, co ja, w kuchni jestem. No. Wszystko było, wszystko co swojskie, takie wiesz, naturalne, nie tam jakieś, bez udziwnień po prostu takie. Jak pamiętasz, jak pojechaliśmy do Subok po flaczki? Tak. Jejciu. No, nie każdy może lubi, ale wiesz, ale u nas były i sami żeśmy przyrządzali. Sami przyrządzali, sami gotowaliśmy, sami kroiliśmy. No bo trzeba było to wszystko we własnym zakresie przywieźć. No był ktoś, jak ta pani, która nam to wszystko przygotowywała, ale no, wszelakie produkty to my musieliśmy to przywieźć. My jeździliśmy za jakąś rybą, węgorzem wędzonym, za tymi daniami, gdzie dzisiaj wchodzimy na salę i nic nas nie obchodzi, bo jest wszystko podane, ale tak naprawdę to było cudowne i to jest taki przepiękny czas, który zawsze będziemy wspominali, że my to na to wszystko musieliśmy sami z dwa tygodnie wcześniej zasuwać, no, żeby to podopinać. A ciekawa jestem, jak było z ciastami? To było tak, że po rodzinie piekły mamy, ciocie, jakieś ciasta, żeby były? Nie, to już no, pani która, robiła? Tak, to już. Bo to też często, wiecie, taka akurat rodzinna rzecz, że właśnie nie, ciocia przyniesie tutaj sernik, ktoś upiecze coś tam i często nie, ten słodki kącik deserowy właśnie jest ogarniany przez rodzinę, bo to też takie miłe upiec dla kogoś ciasto. No tak. Co z tortem? U nas akurat było tak, że... No właśnie, skąd ten? Zamawialiśmy chyba, tak? Koleżanka nam akurat torty robiła. Koleżanka. Ale kiedyś było tak, że... Bo teraz jest jeden główny tort i nic więcej. No jakiś tam stół ze słodyczami. A u nas było u nas było raz, dwa, przypomnę tylko. Ile stołów, tak? Rzędów? Cztery rzędy stołów i na każdym stał tort. Przy naszym akurat stoliku stał taki większy, a po bokach były troszeczkę mniejsze. To ty pamiętasz to wszystko? Tak. No kobiety, nawet koleżanka tyłkiem wlazła w tort. Co? Jeszcze raz? Usiadła w tort. Było tak, impreza się rozkręciła, słuchaj, że goście weselni, znaczy zespół tak poprowadził imprezę, że każdy wszedł, wiesz, na swój... Na swoje krzesełko i koleżanka łup, gdzieś i tam się omsnęła i tyłkiem pał. Ale było zabawne. To fajnie, bo ja słyszałam tak naprawdę, że to była naprawdę dobra impreza. Super było. Chociaż tak naprawdę przyznam się, że ten wieczór, ja byłem, no byłem tak podekscytowany, młody człowiek podekscytowany, taki, no nie wiem, ten strasznie szybko mi te nasze wesele, gdzieś tam to cała noc to gdzieś nam tam uciekło. Ja tak, jakbyś mnie zapytała o wiele szczegółów, to na przykład jak ty opowiadasz niektórych z tym tortem, to zapomniałem w ogóle. Nie pamiętam tego, taki, no, jednak stres wziął górę. Dobrze, że tych tortów było więcej, że jak na jeden się usiadło, co nic wielkiego się nie stało. No to dlatego się właśnie zapas biedy nie czyni. Jak to powtarzają, na każdym stole stał jeden. Słuchajcie, a czy wy mieliście taką tradycyjną rzecz, jak oczepinę? Tak, oczywiście. I jak wyszło? No właśnie, nie pamiętam. Kto kasę trzymał w domu? Ja. No, jak stanowczo ja. Bo wygrałam. I co, zgadza się? Nie, kasa wspólnie. Leży tak gdzieś zawsze na tym. Kto chce, to bierze. Słuchajcie, ciekawa jestem, pytam was o te oczepiny, bo po prostu na tych oczepinach czasami są bardzo różne zabawy. Czasem fajniejsze, czasem mniej fajne. Natomiast ciekawa jestem, czy było coś takiego, co akurat szczególnie wam zapadło w pamięć, że potem było jakoś szczególnie to wspominane. Ja powiem szczerze, bo się obraziłem na cały świat w pewnym momencie na własnym weselu, bo nie wiedziałem, była taka tradycja, że się kradnie pani młodej bucik, tak? I później swat musi iść, ten bucik wykupić.
kupić. Mhm. Ja byłem taki, jak to mojej żonie ktoś mógł coś podprowadzić i ja nie zareagowałem, nie dałem rady jej obronić, ochronić. To było jeszcze... W tamtym czasie taki byłem rycerzem, taki, tak się źle czułem z tym wszystkim, że jak ja mogłem na to pozwolić. Ale później musiałem szampana z bucika wypić trochę, żeby wykupić ten bucik. Tak. Ze swatem poszedłem, chyba z szampanem i z czymś tam jeszcze i żeśmy wykupowali ten bucik. Tak. A ja byłem taki, och, jak mogę pozwolić, ojej. Słuchajcie, ale to też było takie bardzo rodzinne wydarzenie, tak, prawda? Tak, oczywiście. A ilu mieliście gości, pamiętacie? Zapraszaliśmy gdzieś około 160 chyba osób, tak? No ale tyle nie było, bo wiadomo, ktoś tam nie dojechał. 140? Coś? Też tak mi się to jawi, że nie wiem, ze 140 osób gdzieś było. Takie ani duże, ani małe, takie w sam raz. Idealne. Było. No, naprawdę fajne. Idealne. Tak jak słucham tej waszej opowieści, to mam wrażenie, że po prostu to było takie bardzo tradycyjne polskie wesele. Tak. No to był 95 rok, no to też, wiesz, no trzeba sobie pomyśleć, że nie było może tak dystyngowanie jak, wiesz, w super lokalu, ale było naprawdę schludnie i przytulnie przede wszystkim. Ustroiliśmy to, że fajnie to nas... Kto najbardziej w tym strojeniu pomagał? Wszyscy. Ale kto to jest wszyscy? Przyjaciele, rodzina? Przyjaciele, tak. Rodzina, dokładnie. No, wiedzieli, wszyscy. Po prostu wiedzieli, że jesteśmy na sali, każdy sobie... Każdy, jak my tam spędzaliśmy, no mówiąc, dobre 2 tygodnie wcześniej, no to każdy wiedział, że jesteśmy, gdzie możemy być, no że tam. Mhm. Jak ktoś chciał coś ode mnie, to przyjeżdżał, jak ktoś od Dorotki coś chciał, to też przyjeżdżał, bo wiadomo, że tam się grzebiemy, tam dłubiemy, tam coś przygotowujemy do tego, no. No i nigdy nie zapomnę nocy poślubnej. O Jezu, to fajnie, że chcesz o tym opowiedzieć. Nie, zamieniam się w słowo. Ja mogę śmiało powiedzieć, bo nie ma o czym, no. Słuchaj, my pojechaliśmy na noc poślubną do naszego pokoju, do bloku, a w naszym pokoju na materacach 6-7 osób spało. No i... Nam tylko łóżko zostało, dzięki. No bo rodzina zjechała, goście, znajomi, no i nie mieliśmy gdzie wszystkich polokować, no to każdy gdzie mógł, tam się położył, no i taka była noc poślubna. Ale ja słyszałam, że ta droga do tego bloku to też była wyjątkowa. A wujek Doroty nas maluchem wiózł wtedy. No, jaka to była taki trasa? Przymrozek. Był przymrozek, tak. Pamiętam, jak dziś, to pamiętam, tak. To 17 kwietnia był taki przymrozek, żeśmy skrobali szyby. Żeśmy skrobali szyby wtedy w aucie, no. Czyli powrót maluchem oszroniony. Tak, powrót oszroniony. I po złej stronie drogi. I gdzie? Po złej stronie. Nie, o tym nie gadamy, bo wujka wtopisz. Nie. To dawno było. Dobrze jechał. Dobrze jechał. Słuchajcie, tak jak was wiózł, tak całe wasze życie. Szalone, zwariowane, cudowne. Szalone. Tak jest. Wspomniałeś o tym, że to był 95 rok i ta data od razu spowodowała, że poczułam, że muszę zapytać o wasze stylizacje, bo w tamtych latach te stylizacje ślubne nie zawsze spełniały marzenia młodych, bo trochę było tak, że się brało, nie, co było. Dlaczego? Nie. Jak było u was? Nie, ja kupiłem... Ja miałem garnitur taki, jaki chciałem, taki trochę, no na owe czasy to był taki bardzo fajny, no taki, że tak powiem, modny w ten kolor, bo to był taki fiolet wpadający jakiś, nie? To było coś takiego, nie wiem, no ty sukienko miałaś gorzej, ale to... Dorota, jaka historia sukienki? Akurat sukienka to dla mnie nie była jakoś... No ale powiedz szczerze, no co się bronić, no przecież chciałaś trochę inną, ale żeby był brzuszek, to... No po prostu musiałam wziąć taką, w którą bym za miesiąc, dwa... Weszła po prostu. Dobrze, w miastu takie regulowane zakładki, to można sobie było troszeczkę poszerzyć. To o tyle fajne było. No tak, jak kobieta jest w ciąży, to ale najważniejsze, że razem jesteście. No toż. Wy jesteście niesamowici. Wy patrzycie na siebie, jakbyście byli ze sobą 28 dni, a nie lat. No widzisz, można, da się. Niekwestionowaną gwiazdą w waszym domu jest Radek. Czy to jest tak, że on jest jakoś na specjalnych warunkach traktowany w domu? Absolutnie. Nie gwiazdoży? Nie. Ja bym kiedyś powiedziałam, że jak zacznie gwiazdożyć, to dostanie kopa. A to po co mi kupujesz sneakersy? Czy miałeś jakiś taki moment, że też chciałabyś trochę wyjść do ludzi, trochę bardziej się pokazać? Bo trochę żyjesz w jego cieniu. Nie miałeś takiego momentu, że chciałabyś to zmienić? Mów szczerze, no ja nie słucham. On się nawet nie obrazi. Ja się nie obrażę. Co? Nie. Tam... Za co to się obrazić? Też często z Radkiem jeździłam, to tam... No, też przecież nasz dom to był tak otwarty, otwarty dla mediów po prostu. No, mieliśmy mnóstwo jakichś śniadaniówek w domu.
telewizji tych śniadaniowych, mieliśmy bardzo dużo dziennikarzy, gazet i w ogóle, no to przecież Dorota nie była w moim cieniu. Równie dobrze Dorotę też poznawano gdzieś tam. Chociaż ja się ukrywałam, bo jakoś no tak właśnie, bo ja nie za specjalnie być... lubię. Taka być w kamerze? Anka też całkiem fajnie. No kiedyś była taka sytuacja, gdzieś tam pojechałam z Radkiem. No, gdzieś tam na jakiś koncert, słuchaj, no i gdzieś tam ze sceny zrzucał pocztówki. Mhm. Ja akurat coś chyba złapałam jedną, no musiałam jedną złapać, skoro miałam. Mhm. Radek rozdaje już po koncercie autografy. A byłem tak zaabsorbowany, że... Ja tak, wiesz, stoję w kolejce, dochodzi, wiesz, do mnie, słuchaj, ja tak... Radek, dla kogo? Dla Doroty. On podpisuje, patrzy na mnie i dalej. Ja mówię, no nie! Nie widziałam. Nie, to gdzieś za którymś tam razem robiłeś taką taką szopkę, ale powiem też, jak za pierwszym razem, to ja w ogóle... Ja tak byłem zaabsorbowany tu wszystkim, to jakieś żywi ludzie chcą ode mnie autograf, to jakieś te pierwsze nasze, te takie gdzieś większe koncerty, że ja podpisywałam, Dorotka podsunęła dla Doroty, ja w ogóle nie zwróciłem uwagi i dalej poszedłem. Dorota, no to piękne tak naprawdę. Trochę smutne, ale piękne. W momencie, no kiedy cię nie zauważył, to trochę smutno, ale to świetnie o nim świadczyło, no że właśnie. W ogóle na dziewczyny nie zwracał uwagi. A widzisz, no myślałam, że już tego nie powiesz. No to absolutnie, no właśnie taki wniosek wyciągnął. Cały zaproszę. Powiedzcie mi, bo ty wspomniałaś o tym, że bardzo dużo z sobą rozmawiacie. Myślisz, że to jest recepta na sukces? To jest przede wszystkim recepta na sukces. Bez rozmowy, bez kompromisów też w małżeństwie. Nie widzę jakiegoś dalszego istnienia związku. A ty chodzisz na kompromisy? Kompromis do mnie przychodzi. No właśnie, o imieniu Dorota. Tak. Wiesz co, no nie wiem, no pewnie, że tak. Ja wbrew pozorom, każdy może sądzić, że jestem taki rozbiegany, rozhulany, rozhulaszczy, że mnie wszędzie pełno, że tu. No. A tak naprawdę to ja jestem takim kapciem domowym. No ja to przyznaję, zawsze podkreślam i mówię to zupełnie szczerze, z odpowiedzialnością, że jak każdą wolną chwilę, to chcę być w domu. Ja chcę być w domu, ja mam tych wyjazdów tak dużo się może w życiu ojeździłem, że każdą wolną chwilę to chciałbym spędzić z Dorotką, w ogóle pójść do studia, posiedzieć w studiu, trochę tej ciszy takiej złapać. Ale ja nie miałem natury takiej właśnie rock'n'rollowca, jak żeśmy wcześniej o tym rozmawiali. Nie, ja nie miałem rock'n'rollowej natury, jestem zupełnie inny, ale się tego nie wstydzę, nawet cieszę. Radek, ty jesteś gwiazdą disco pola, ty miałeś być gwiazdą zupełnie innego rodzaju muzyki, nie? Ja byłem perkusistą, tak, ja zaczynałem od perkusji. Ja miałem 9 lat, gdy po raz pierwszy na tym instrumencie usiadłem, no. I tak mi szło, Boże, jak mi perkusja wchodziła, ja co chwilę się uczyłem czegoś nowego. Mógłbym być bardzo dobrym perkusistą swego czasu. I zaczęliśmy z chłopakami w szkole średniej pogrywać, chodziliśmy do Domu Kultury w Sejnach, żeśmy grali. Później się to jakoś tak, no, nie będę nawet opowiadał, bo to za długi temat. Mhm. To wszystko tak się potoczyło, że pojechałem z chłopakami kiedyś jako frontman zaśpiewać na weselu. No jak pojechałem po prostu na to jedno wesele, to przejeździłem z nimi ponad 2 lata. No i później poszło to w tą stronę. Słuchaj, właśnie dlatego to pytam, bo temat wesel nie jest ci obcy. Nie jest, ile nie jest. Ty wesel w swoim życiu zagrałeś? Nie potrafię ci odpowiedzieć, ale bardzo dużo ludzi ożeniłem, także spoko. I spowodowałeś, że się świetnie bawili na swoim weselu. Na swoim? Ludzie czy ja? Ludzie na swoim weselu, dzięki twojej muzyce. Tak, oczywiście, starałem się jak mogłem i zawsze robiłem to na 100%, nawet na 110%. Byli szczęśliwi, skoro przychodzili po jeszcze. A kto grał u ciebie? Wiesz co, świetna kapela, taki band na żywo grający. Nie pamiętam już ich nazwy. Zraczek byli chyba ci panowie? Ja ci mogę powiedzieć, koło Stopiłówki dokładnie. A. To jeszcze sprawdzili się? Tak, jak najbardziej. Świetnie grali. Mega zespół. Przeżyliśmy cudowną noc. Grali wszystko, no. Wszystko grali, co tylko kto chciał i sobie zażyczył. No i słuchajcie, grali tak dobrze, że ludzie na krzesłach tańczyli, więc... No i pupu w torcie dali. Czy wy po swoim weselu mieliście podróż poślubną? Wiesz co, podróż poślubną mieliśmy dokładnie, już ci mówię, 3 lata temu. Uh-huh. No to zaciekawiłaś. Na pewno. Dokąd? A wybraliśmy się tak przy okazji do Stanów. A jak to się stało, że właśnie ustaliliście, że to była wasza podróż poślubna? Przede wszystkim byliśmy sami. Pierwszy raz od 28 lat? Tak. Nie, no może nie tak, ale... Nie, ale Radek, no tak, no bo urodził nam się Norbert, potem było wychowanie... Nie, to wtedy, wychowanie. Szczerze, powiem szczerze, no przecież to żadna ściema, ani po co mamy to tajć. No po prostu tak, na podróż poślubną
Dorotka była w ciąży, to nie było mowy. Później też przecież nie mieliśmy tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić pojechać na Bahama i w ogóle. No to jakoś to tak zleciało, że ta podróż poślubna... Potem się urodził Kuba. Potem Kuba i życie codzienne, wiesz, no. Życie codzienne, praca, no każdy coś tam robił w swoim życiu. A byliśmy kilka lat temu, nie wiem, czy to było 4, czy 5, czy 3, nie wiem. 3. 3 tylko? Mhm. No może 3. Nie, 3 lata temu byliśmy na Zanzibarze. No dobra, nieważne. Pojechaliśmy przy okazji koncertu, bo grałem w Stanach Zjednoczonych, w fajnych miejscach, bo grałem w Nowym Jorku, na Florydzie, w Chicago i w Arizonie, Phoenix. To naprawdę taki przeskok tych stanów, no 4 pory roku w ciągu tygodnia, mm-hmm. tak? Bo mamy i gorąco, i mamy i zimno, i było, i różnie. I my polecieliśmy tam z tydzień czy ponad tydzień wcześniej. I sobie z Dorotą powiedzieliśmy, dobra kochana, to w końcu nasza wymarzona podróż poślubna. Byliśmy na Florydzie we dwoje tylko, wynajęliśmy sobie samochód, pojechaliśmy na Key West, robiliśmy co tylko nam przyszło do głowy. Było cudownie, Nowy Jork, pojeździliśmy metrem, byliśmy na Queensie, na Brooklynie, aż strach było czasami się obejrzeć za siebie, bo te różne dzielnice były. I tak zobaczyliśmy te Stany, że tak powiem, z każdej strony i tak sobie powiedzieliśmy, to jest taka wymarzona podróż poślubna, bo w ciągu tygodnia przeżyliśmy 4 pory roku, czy też automaty w Vegas, to cały ten zgiełk tego wszystkiego, tego miejsca okrzykniętego, no, hazardem, stolicą hazardu świata. I tak sobie powiedzieliśmy, że to taka nasza podróż poślubna, bo mieliśmy naprawdę wyjątkowo tylko i wyłącznie czas dla siebie. Później koncertowałem, no to też z tym żeśmy pojeździli, ale to było cudowne. No i naprawdę warto, żeby ktoś tak właśnie podróż poślubną spędził. Kilka dni tu, kilka dni tu, kilka dni tu, kilka dni tu. A nie się zaszyjesz w jedno miejsce na 2 tygodnie, na przykład jak Zanzibar, czy jakieś Bali i wiesz, tylko się smażysz. Nie? My to spędziliśmy intensywnie i tak sobie powiedzieliśmy, że to nasza podróż poślubna, w końcu ta wymarzona po tylu latach, ale lepiej późno niż wcale. Czego mam na koniec życzyć? Więcej takich fajnych podróży? Wiesz co? Czego? Zdróweczka nam po prostu życzę, bo całą resztę sami zadbamy. Słuchajcie, na to wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Bardzo się cieszę też, że macie w swoim życiu taki nowy czas, nowe otwarcie, bo przeprowadziliście się w zupełnie inne miejsce, więc życzę wam, żebyście się tutaj wspaniale odnaleźli i wiedli szczęśliwie życie rodziców dorosłych dzieci, czyli ludzi wolnych. Tak, dziękujemy. Kawalerka. Kawalerka, wszystkiego najlepszego. To my dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia, cześć. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.